Dobry wieczór, Wyspiątka. Dobry wieczór. Dziś poprosiłam was, abyście wytypowali dwie pary, które są najmniej dopasowane. You can reach for a lie on the bridge. Którym po prostu nie idzie. Musimy wybrać para, dwie. Nie wiem, kogo mamy wytypować. Ja mam spinę z takimi rzeczami. Albert, Janie, jak Wiktoria i Adam, Łukasz i Weronika uważa, że mnie pasują. No jak na ten moment, tak. Nie. To jest po miłości, jakby jest po to, żeby tutaj się poznawać i cieszyć tym, że jakby z kimś się dobierasz i masz możliwość docierania się, a nie po to, żeby codziennie wyszukiwać sobie nowych konfliktów. No dobra. No ewentualnie, no nie ma innej opcji. Nie ma. Nie chcę wybierać, nie muszę wybierać, ale jakbym miał wybrać, to wydaje mi się, że... Ja potrzebuję złapać oddech, żeby naprawdę podjąć tą decyzję. Karolina Bartek, wstańcie proszę. Powiedzcie, dlaczego i kogo typujecie? Chcesz zacząć? Nie. Wspólnie uważamy, że tutaj są wobec siebie nieszczerzy na pewno i nie mają kompletnie do siebie szacunku. Jest to Klaudia i Arek. Druga para. Z drugą parą było znacznie trudniej, bo każda para potrzebuje troszeczkę czasu. Mimo tego, że bardzo lubimy te osoby, to zdecydowaliśmy, że jest to Ania i Albert. Dziękuję. Lori, Bartek. Ten wybór nie należał do najprostszych, ale był jednomyślny, ponieważ uważamy, że od samego początku i nawet nie dali sobie szansy na poznanie. Parę, które wybraliśmy, to Arek i Klaudia. Drugą parę było naprawdę nam ciężko wybrać, bo bardzo ich lubimy. Widać, że mają pociąg fizyczny do siebie, ale często się kłócą, nie mogą się dogadać pod niektórymi względami, a tą parą jest Karolina i Bartek. Dziękuję. Jakie chcesz powiedzieć? Jesteśmy cięższe na siebie. Tak? Ania, Albert, które pary według was są najmniej dopasowane? Pierwszą parę, którą wytypowaliśmy razem wspólnie. Od samego początku się nie dogadywali, nie darzyli się jakimś tam szacunkiem do siebie. I tą parą jest Klaudia i Arek. Drugą parę wybraliśmy, ponieważ... Znaczy, tam coś jest, jednak... Widać, że pewien rozdział nie jest zamknięty, dotyczący byłego chłopaka. I tą parą jest Karolina i Bartek. Tutaj się nie zgodzę akurat. Rozdział z byłym jest zamknięty? Dawno został zamknięty. Nie tak dawno chyba. Potrzebował tej kropki na ti, więc tutaj się nie zgodzę. Okej. Dziękuję. Klaudia, Arek, teraz wasza kolej. Było naprawdę bardzo ciężko, ale gdzieś tam wspólnie zauważyliśmy, że więcej z jednej strony zainteresowania na poważnie niż z drugiej. Pierwszą parą, którą typujemy, jest to Ania i Albert. Albert bardziej napiera, mi się wydaje, na tą relację, Ania jest bardziej zdystansowana. No, ja tak nie uważam. Ja uważam, że po prostu mam większy problem z otworzeniem się na relacje i
Ale też z drugiej strony trzeba spojrzeć też na to, że jakby Klaudia też długo nie jest tutaj na Wyspie Miłości, więc myślę, że też jest jakoś ciężko powiedzieć, co może myśleć o tym związku, ewentualnie tylko mogła usłyszeć od Islanderów tutaj jakieś pogłoski bądź plotki o nas. Słyszałam, że na początku gdzieś tam Ania z Albertem byli razem, ale... Przepraszam cię, ale my nie byliśmy razem jeszcze, tu jesteśmy teraz pierwszy raz. Ale no wtedy mnie jeszcze nie było, więc może faktycznie było mi ciężej. Sama sobie odpowiedziałaś. Ale musiałam kogoś wybrać. Gdzieś tam z mojej perspektywy to tak wygląda po prostu. Okej. Okay. Wiadomo, jak każdy tutaj też mamy jakieś sprzeczki, kłócimy się, tak, ale najważniejsze jest to, że potrafimy razem potem wspólnie usiąść sobie gdzieś tam dalej, wyjaśnić, pocałować się i obiecać sobie, że nie będziemy się już więcej kłócić, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Czyli pocałunek lekiem na całe zło. Tak. Tak. Dziękuję. A druga para? Drugą parę też nie było łatwo jakby nam wybrać, ale gdzieś tam doszliśmy do konsensusu wspólnego. Podczas gry scena zazdrości. Zbyt wczesny jest to etap ich relacji, żeby takie jakby sytuacje miały miejsce. Zbyt mocno Karolina zareagowała emocjonalnie po odejściu Marcina. Gdzieś to tak się wszystko skumulowało, że stwierdziliśmy, że drugą parą jest Bartek i Karolina. Moje rozstanie i przyjście mojego byłego tutaj gdzieś jest bardzo dla mnie ciężkie, gdzie byliśmy zaręczeni, planowaliśmy wspólną przyszłość, więc nie był dla mnie obojętną osobą i moim zdaniem, jakbym go potraktowała po prostu, że sobie stąd poszedł, nijak, byłoby brakiem szacunku po prostu, a darzę go ogromnym szacunkiem. Bartek, ty się zgadzasz z Arkiem? Rozmawiałem nieraz z Karoliną i mamy jakby wyjaśnioną sytuację. Uważam, że jest szczera wobec mnie. I nie mam prawa jakby jej nie wierzyć. Prawo masz. Serce podpowiada mi co innego. A co ci podpowiada serce? Żeby ufać Karolinie po prostu. Rozumiem. Dziękuję. Teraz czas na argumenty i decyzje. Laury i Armina. No nie była to łatwa decyzja. Obserwujemy te pary wszystkie, z którymi żyjemy. To odpowiedzialne zadanie stwierdzić, czy ktoś zbuduje ze sobą przyszłość, czy też nie. Jednak no, pierwsza para była dosyć oczywista, bo nawet oni twierdzą, że do siebie nie pasują. I jest to Klaudia i Jarek. Drugą parą, którą wybraliśmy, oczywiście nie był to łatwy wybór, bo myślę, że każda z pozostałych par ma tutaj szansę, żeby coś zbudować i nie lubimy się bawić ani w psychologa, ani w Boga. Ale musieliśmy kogoś wybrać. Mam nadzieję, że z drugiej strony to będzie jakiś może punkt zwrotny w ich relacji. Ale tą parą jest Albert oraz Ania. Weronika, Łukasz, wasza kolej. Wybór należał głównie do mnie i Łukasz się zgodził i powierzył mi jakby tą odpowiedzialność, ponieważ jest tutaj krótko. Miałam ogromny dylemat, ponieważ uważam, że więcej niż dwie pary tutaj są niedopasowane jednak bardzo. Ale wybieram parę, która ma najmniejsze szanse na to, żeby zbudować związek po programie. I jest to moja szczera opinia. Jest między nimi spora różnica wieku. Oboje mają karierę przed sobą i nie będą mieli czasu na to, żeby jednak dopasować się do siebie czasowo. I tylko to? Tylko? Wydaje mi się, że to jest dużo. Jest to Bartek z Karoliną. Dla chcącego niestrudnego da się wszystko zgrać, więc to jest kwestia po prostu podejścia do poważnej relacji. Klubów jest mnóstwo w każdym mieście i to jest jak najbardziej do zrobienia.
to też jest zbyt poważne od razu kroki. Gdzieś tam jeszcze się docieramy, poznajemy oboje, żeby już decydować, dobra, ja się przeprowadzę do ciebie, ty się przeprowadzisz do mnie. Poznajemy się i tutaj zbyt szybko, żeby takie rzeczy oceniać i decydować o swojej przyszłości, przede wszystkim sportowej. Drugi wybór. Naszym jednogłośnym wyborem jest para, która od samego początku tutaj nie jest w stanie zbudować jakąkolwiek relację. Jest to Arek i Klaudio. Dziękuję. Wiktoria, Adam, czas na was. Po wspólnych przemyśleniach zadecydowaliśmy, że wybierzemy parę, która... Przykro nam to mówić, ale tak naprawdę męczy się razem w tej relacji. I jest to... Arek i Klaudia. Adam? Przy drugim, jak i pierwszym wyborze musieliśmy odstawić koleżeństwo na bok i kierować się rozumem. Jest to... Karolina i Bartek. Duże znaczenie miał ten akt takiego odegrania się bądź zazdrości przy naszych zabawach. A no nie wiem, czy to jest dobry znak. Klaudia, Arek, Ania, Albert, Karolina, Bartek. Zapraszam do mnie. Klaudia, Arek, jesteście zdziwieni decyzją Islanderów? Nie. W ogóle. Ania, Albert, a wy? Ja, szczerze mówiąc, gdzieś tam się spodziewałem w jakimś tam stopniu, że ktoś będzie bił bardziej w stronę Ani w tej relacji, tak, że to ona jest, nie jest taka otwarta na mnie, jak ja na nią. Myślę, że to też jest fajny czas, żeby zauważyć i postarać się o to też lepiej. Więc jest wszystko okej. Okay. Jestem tego samego zdania. Karolina, Bartek, a wy jesteście w szoku? Ja miałam takie przeczucie po ostatniej grze, że gdzieś ta moja reakcja może być nie do końca zrozumiała przez uczestników. No ale najważniejsze, że ja z Bartkiem po prostu porozmawiałam, jesteśmy dalej ze sobą szczerzy. Uważam, że tutaj jedna gra nie może przekreślić tutaj totalnie naszej relacji. Which direction I should go? What's meant for me? Klaudia, Arek. Islanderzy jednogłośnie wskazali was jako parę, która jest najgorzej dopasowana. So hard, so hard. Macie 30 minut na spakowanie się i opuszczenie Wyspy Miłości. Dziękuję wam bardzo. Mega miło was było poznać. Bardzo się z wami wszystkimi związałem. Gdzieś tam może... Nie wszystkich do końca nieraz darzyłem szacunkiem i tylko chciałem za to przeprosić. Starałem się być najlepszą wersją siebie. Nie zawsze wychodziło. W każdym bądź razie dziękuję, że mogłem was poznać, bo jesteście wspaniałymi ludźmi. Oby wam się udało. Dzięki. Ja również wam dziękuję za to, że mogłam was poznać. Życzę wam powodzenia, trzymam za was kciuki. A my trzymamy kciuki, żebyście gdzieś tam znaleźli swoje drugie połówki. Trzymajcie się. Pa. Pa. Do zobaczenia. Pa. Odpadliśmy z Arkiem, to była najbardziej słuszna decyzja tego wieczoru. Głos mi się łamał, łezka wokół się kręciła. Na pewno to było bardzo, bardzo emocjonalne przeżycie. Fajna przygoda, super ludzie. Żyje się dalej i tyle.
Karolina Bartek, Ania Albert. Wy natomiast od dziś jesteście singlami. I nie możecie sparować się ze sobą na najbliższym przeparowaniu. Ostatnia sprawa. Nie jesteście jedynymi singlami na Wyspie Miłości. Jacqueline i Rafał czekają na was na dachu. Na dziś to tyle. Wyspiątka, dziękuję wam bardzo. Dobranoc. Pa. Ale cyk, jakie.